chcemy w imieniu klubu zgłosić, czy zaproponować, aby uzasadnienie do uchwały rozszerzyć o opinię prawną ministra zdrowia w kwestii, kto jest organem prowadzącym szpitala regionalnego w Grudziądzu, aby ta opinia stała się integralną częścią uzasadnienia do uchwały. Opinie wszyscy radni otrzymali, mieli możliwość zapoznania się z nią. Państwo, skąd się w ogóle wziął spór kompetencyjny i skąd się wziął problem organu tworzącego dla regionalnego specjalistycznego szpitala w Grudziądzu? Każdy, ci pan mecenas trafnie to ujął przed spotkaniem jakby z grupą tych na korytarzu radnych, wspomniał, że ten spór kompetencyjny on i tak jest. Bez względu, czy państwo dzisiaj uchwałę przyjmiecie, czy nie, te spór pomiędzy wojewodą a miastem, gminą, miastem Grudziądzem istnieje i to mleko się już rozlało. I tak naprawdę nie można tego sporu odwiesić na kołek, poczekać sobie rok, dwa, pięć, bo prędzej czy później każdy, kto będzie choćby wspierał, to jak na komisjach powiatowych wiśniewskich wspominał, jakieś banki, instytucja finansowa będą chciały, aby ten spór był wyjaśniony do końca. To jest tak, jak powiedział pan mecenas, jest samochodem. Samochodem możemy jeździć, nie ma problemu, możemy się przemieszczać, ale dowód rejestracyjny tego samochodu ma wady prawne, ma na przykład błędnie wpisane numery. Więc pojazdem możemy się poruszać, ale dowód prędzej czy później i tak musimy nagrać. Podobnie z naszym szpitalem. W KRS-ie szpitala, czyli w podstawowym dokumencie w Krajowym Rejestrze Sądowym mamy wpisane, że organem, który utworzył regionalny specjalistyczny szpital w Grudziądzu jest wojewoda toruński, następcą prawnym wojewody toruńskiego jest oczywiście wojewoda kujawsko-pomorski. W skrócie, państwo pamiętacie, prezydent Grudziądza zlecił 3 opinie prawne naszej kancelarii na Wakowskiej wspólnicy, Ostrowskiej wspólnicy Stolumia, następnie Zdrowi Tomaszowi Jędrzejewskiemu, który potwierdził, że w ich ocenie organem tworzącym dla szpitala jest wojewoda kujawsko-pomorski oraz to samo potwierdził autorytet niekwestionowany w Polsce, jeżeli chodzi o prawa administracyjne, profesor doktor habilitowany Marek Wierzbowski, który jest jednocześnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Jarosław Maciekowiak. Państwo wiecie, z tymi opiniami nie zgodził się wojewoda kujawsko-pomorski, który odniósł się i powołał swój zespół ludzi jakby z wewnątrz urzędu, ze swoich urzędników i stwierdził, że po dogłębnej analizie stanu prawnego i faktycznego regionalnego szpitala specjalistycznego im. dr. Biegańskiego w Grudziądzu nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż gmina miasta Grudziądz jest organem tworzącym. To jest stanowisko jako przeciwko stanowisku miasta wojewody kujawsko-pomorskiego. Następnie, jak państwo też informowali się na sesji, w związku ze sprawą również regionalna izba rachunkowa zajmowała się całą sprawą, ponieważ również poinformowaliśmy RIA, że mamy wątpliwości co do organu tworzącego. 20 maja 2016 roku w piątek kolegium RIA, znaczy prezes Dobek, nagle 3 dni wcześniej zwołał kolegium RIO, które miało unieważnić 3 uchwały podjęte przez państwa na sesji kwietniowej. Na ostatniej sesji kwietniowej, czyli zmiany do budżetu miasta na rok 2016. Kolejny to było oczywiście WPF i trzecie zarządzenie prezydenta. I tam miałem przyjemność być z panią skarbnik i przedstawiliśmy nasze argumenty, że nie poczuwamy się jako organ tworzący. W związku z powyższym nie umieściliśmy kwoty straty dla szpitala w budżecie miasta Grudziądza. Oczywiście była procedura wszczęta już, aby unieważnić nam te uchwały. I w pewnym momencie z sali zapadło pytanie, a w jaki sposób to udowodnicie? Powiedzieliśmy, że bardzo prosto. Proszę nam uchylić te uchwały. W takim przypadku, ponieważ mówimy o budżecie miasta, Wojewódzki Sąd Administracyjny ma miesiąc czasu na zajęcie się taką sprawą. Wtedy byśmy w ciągu miesiąca mieli odpowiedź, która jest organem tworzącym. Nastąpiła 1,5-godzinna przerwa, po czym kolegium RIO stwierdziło, że wszelkie uchwały Rady Miasta są zgodne z prawem. Następnie wystąpiliśmy do
Najwyższej Izby Kontroli, aby zbadała całą tą sprawę. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że ewidentnie pomiędzy wojewodą kujawsko-pomorskim a prezydentem miasta Grudziądza jest spór kompetencyjny. I Najwyższa Izba Kontroli do momentu rozstrzygnięcia tego sporu nie będzie wchodzić jakby pomiędzy dwie strony sporu. Jednocześnie w ostatnim zdaniu zaleca, że aby z takim sporem pójść do odpowiedniego sądu administracyjnego. Równolegle to samo, co wspomniał tutaj dzisiaj na komisjach pan radny Wiśniewski, Ministerstwo Zdrowia zajęło odrębne od nas stanowisko, twierdząc, że organem tworzącym jest gmina miasto Grudziądz. Niemniej jednak to, co bardzo ważne, to, co bardzo sprawie pomogło, w ostatnim zdaniu, w ostatnim akapicie pan minister dopisał, że jednak gdyby pan prezydent nie zgadzał się ze stanowiskiem pana ministra zdrowia, to mamy tutaj ewidentnie do czynienia ze sporem kompetencyjnym pomiędzy organami i należy, koniecznym wydaje się, niezwłoczne złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego przez właściwy sąd administracyjny. Tak więc Ministerstwo Zdrowia wskazuje również drogę rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Państwo wiecie, 10 czerwca nasz pełnomocnik, Kancelaria Profesora Wierzbowskiego z Warszawy i partnerów złożyła w naszym imieniu gminy miasto Grudziądz po wcześniejszym przez Radę Miejską upoważnieniu prezydenta pójście do takiego sporu kompetencyjnego wniosek właśnie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. I to, co jest najważniejsze, Szanowni Państwo, to co już na tydzień temu na sesji Państwu mówiłem, to tutaj nie mamy sporu kompetencyjnego o to, kto jest organem tworzącym. Bo taki wniosek przez sąd byłby z automatu odrzucony. Mamy przedmiot sporu, tym przedmiotem sporu, proszę zobaczyć, na żółto podkreśliłem. Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy gminą miasto Grudziądz, w imieniu której działa prezydent miasta Grudziądza, a wojewodą kujawsko-pomorskim poprzez wskazanie wojewody jako organu właściwego do powołania Rady Społecznej Szpitala w Grudziądzu. Czyli przedmiotem sporu jest, kto ma powołać Radę Społeczną. Proszę Państwa, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że nieprzypadkowo prosiliśmy o uzupełnienie uzasadnienia o opinię ministra Departamentu Ministerstwa Zdrowia, ponieważ ta opinia w naszej ocenie bardzo precyzyjnie, że tak powiem, odsłania braki opinii, na które powołuje się miasto i bardzo dlatego proponowałem, żeby ją odczytać, ale rezygnujemy z tego, skoro pan na Polski zapewnił, że też umie czytać, więc przyjmuję to za prawdę. I powiem tylko, że punkt po punkcie w tej opinii zostały wypunktowane wszystkie słabości opinii, na które powołuje się miasto w swoim sporze. No i konkluzje są najważniejsze, które mówią, co do czego nie ma wątpliwości i myślę, że to każdego z Państwa, jeżeli uważnie to przeczytacie, przekona. A rzeczywiście na koniec pan minister, czy pan podsekretarz stanu w ministerstwie pisze, że stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne, jasne, pewne, ale gdyby nie zostało podzielone, bo tak zawsze może być, można przeczytać i powiedzieć nie, bo nie, prawda? To w takim razie proszę się udać do sądu. Tak rzeczywiście jest. Natomiast, proszę Państwa, ja chciałbym z kolei zaapelować o to, abyście Państwo poparli projekt tej uchwały, żebyśmy tę zabawę szpitalem, bardzo kosztowną i bardzo drogą, zakończyli. To nie jest za darmo. To nie jest za darmo, to bardzo dużo kosztuje i to niestety my będziemy ponosili za to konsekwencje. Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że inicjatywa uchwałodawcza, z którą występujemy, ona jest wprost odpowiedzią na wezwanie wojewody kujawsko-pomorskiego do zaprzestania łamania prawa przez Radę Miejską Grudziądz. Takie wezwanie pan wojewoda do nas skierował i odpowiedzią na to jest inicjatywa. Odrzucenie tej uchwały będzie równoznaczne z zajęciem stanowiska, że Rada Miejska w dalszym ciągu zdecydowana jest permanentnie
łamać prawo i nie zastosuje się do nadzorczego wezwania pana wojewody. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, albo którą chciałbym zapytać, to panie prezydencie, czy miasto zamierza w jakiś sposób zająć stanowisko w sprawie potwierdzania przez dyrektora szpitala każdego dnia w wielu przypadkach, nie wiem ilu, dziesiątkach, czy kilkunastu, czy kilku, ale potwierdzania stanu faktycznego, któremu państwo tak usilnie zaprzeczacie. Mianowicie, tak jak powiedziałem, dyrektor każdego dnia podpisuje dokumenty, również finansowe, zamówienia, oferty, przetargi, w których wskazuje miasto jako organ prowadzący szpitala. Czy miasto w tej sytuacji jakoś zamierza się zachować? Trudno mi komentować coś, czego nie widziałem. W szpitalu podejmowane są ważne decyzje, bardzo ważne decyzje codziennie. Dzisiaj nad szpitalem, nad dyrektorem szpitala nie ma żadnej kontroli. Zresztą mówią to także radni Platformy Obywatelskiej bardzo głośno, także są to ci radni, którzy się nie boją otwarcie o tym powiedzieć. Mówią o tym wprost. W związku z tym powołanie społecznej rady szpitala jest ustawowo niezbędne. Chociażby właśnie po to, aby rada miała jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się w szpitalu dzieje. Aby mogła opiniować podejmowane decyzje przez dyrektora szpitala. W związku z tym zalecam, zachęcam, proszę państwa o podjęcie takiej decyzji, żebyście któregoś dnia nie powiedzieli na sesji, tak jak często słyszeliśmy, że wy nie wiedzieliście, co się tam dzieje, że wy nie wiecie, co się dzieje w szpitalu, że są podejmowane decyzje poza jakąkolwiek kontrolą, że wy nic o tym nie wiecie. My chcemy o tym wiedzieć i Społeczna Rada Szpitala jest tutaj niezbędna, aby mieć przynajmniej minimum wiedzy co do podejmowanych decyzji przez szpital, konkretnie przez dyrektora szpitala. I jeszcze jest jedna rzecz, która jakoś tak mi chodzi po głowie, panie prezydencie, bo pan bardzo często stanowczo wypowiada się i także wypowiedział się w mediach, że jest duże prawdopodobieństwo, że spór wygramy. Chciałbym wiedzieć, panie prezydencie, na jakiej podstawie pan tak uważa, bo do nas docierają zupełnie inne przesłanki, że ta sprawa może być przez miasto przegrana. Natomiast pan zdecydowanie próbuje nam wmówić, a może innym, może radnym Platformy Obywatelskiej wmówić, że ta sprawa zostanie wygrana, albo że prawdopodobieństwo wygrania tej sprawy jest tak duże. W związku z tym chciałbym poznać te przesłanki, panie prezydencie, że pan takim zdecydowanym tonem o tym mówi. Szkoda, że jakby działalność szpitala jest panu tak mało znana. Ja zapewniam pana, że takie dokumenty każdego dnia w szpitalu powstają, ponieważ szpital do normalnego funkcjonowania musi przyjmować, dokonywać konkursy ofert, musi organizować przetargi i je organizuje. I każdy tego typu dokument, których widziałem dziesiątki wtedy, kiedy byłem prezydentem, ale które również dzisiaj z nami i działając w tej komisji, ale również w ostatnim czasie, każdego dnia powstaje całe mnóstwo dokumentów, na których dyrektor szpitala musi wskazać organ prowadzący, na przykład zbierając oferty, czy organizując konkurs ofert na dostawę leków, na dostawę innych materiałów, na których szpital pracuje, i na każdym z tych dokumentów musi i jest wskazywany organ prowadzący. I zapewniam pana, że to nie jest wojewoda toruński, ani wojewoda kujawsko-pomorski, tylko jest to miasto Lubrzeń. De facto w zasadzie osoby głównie odpowiedzialne, wybrane przez społeczeństwo, przez mieszkańców miasta, w kwestii podejmowanej dzisiaj decyzji, tak ważnej decyzji,
osoby prawnie odpowiedzialne, nie ma na tej sali. Pytam się, gdzie jest pan prezydent? Chyba że doszło już do zmiany, do przekierowania władzy jakiejś nieformalnej, że pan prezydent Sikora dzisiaj bierze całkowitą odpowiedzialność za wszystko. W zasadzie tym brakiem świadomości, który dzisiaj deklaruje, zresztą nie pierwszy raz, bo pamiętamy po spotkaniu w szpitalu, kiedy przyjechali przedstawiciele wojewody, pan prezydent też nie wiedział, czy są pieniądze na wypłaty na następny miesiąc. Powiedział, że to nie jest jego sprawa, to nie jest jego działka. Ja się pytam, czy pan prezydent ma dzisiaj świadomość, jakie decyzje podejmuje, kiedy wielokrotnie mówi o tym, że szpital nie jest jego działką. Szpital do niego nie należy. To do kogo należy ten szpital? Myślę, że państwo dzisiaj nie tylko łamiecie prawo, ale tworzycie status potężnego zagrożenia. Jeżeli ta decyzja dzisiaj nie będzie formalnie podjęta, to nie tylko prezydent utracił zdolność sprawowania władzy, ale ta część Rady Miejskiej, która łączy się z nim w tej kwestii, nie powołując dzisiaj Rady Społecznej Szpitala. Państwo utracicie, jeżeli taką decyzję podejmiecie, zdolność sprawowania władzy w tym mieście. Chciałbym się dowiedzieć, czy pan prezydent Sikora odpowie na moje pytanie. Jeżeli nie odpowie, to niech to, niech to powie głośno, żeby zostało zaprotokołowane. Podstawnie. Uważam, że prawdopodobnie jest podobnie z prawem służby. Wszystkim porozmawiam z autorytetami w polskiej dziedzinie prawa, profesorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesorami Uniwersytetu Warszawskiego oraz w ostatnim miesiącu z profesorami Uniwersytetu Gdańskiego. Rozumiem, że organy władzy centralnej, jak Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia, czy też Urząd Wojewódzki, Departament Prawny Urzędu Wojewódzkiego, nie jest dla pana żadnym autorytetem. I wszelkie opinie prawne, które stamtąd wychodzą, nie mają dla pana większego znaczenia. W związku z tym w dalszym ciągu jest pan przekonany, że tylko i wyłącznie posługując się opiniami prawnymi, które pan zlecił i za które miasto musiało zapłacić, tylko te są opiniami słusznymi, na których pan może się opierać. Tak? Przeciwić panu wojewodzie oraz panu ministrowi, że nie przychylają się do stanowiska, które zaproponowało miasto ludziom. W momencie, gdy minister zdrowia przychylił się do stanowiska, z automatu musiałby w swoim budżecie znaleźć potężne środki finansowe. W przypadku, gdy rozstrzygnie to sąd, w takim układzie środki dany minister czerpie z rezerw ogólnych. Tak to po prostu wygląda w systemie prawnym. Więc dlatego minister zdrowia się nie przyda. Macie wiele problemów, państwo pamiętacie, sprzed paru tygodni Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie ledwo wysupłano 1 000 000 zł. Szukając po różnych gdzieś tam kieszeniach budżetowych, tak? Tutaj mówimy o znacznie większych kwotach. Stąd też naprawdę nie ma się co dziwić, że żaden z organów państwowych dzisiaj nie przyznaje wprost racji. Natomiast daje mu to możliwość pójścia do sądu administracyjnego. Przypomnę, że orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie ostateczne, więc od niego nie będzie już dalszej możliwości odwoływania się. Chciałbym naprawdę polecić uważne przeczytanie opinii Ministerstwa Zdrowia, ponieważ ta opinia w mojej ocenie rozprawiła się w sposób, musiałbym użyć mocnego słowa, ale rozprawiła się w sposób niepozostawiający wątpliwości punkt po punkcie z wadami opinii, za które miasto zapłaciło. Proszę naprawdę uważnie to przeczytać i wtedy na tym budować swoje nadzieje na rozstrzygnięcie. Ale oczywiście no, pewnie się nie przekonamy, bo tak jak pan mówi, że wojewoda ma w tym interes, no już minister zdrowia zdecydowanie mniejszy, ale największy interes w tym, żeby mieć opinię prawną sobie korzystną, to bez wątpienia to miasto. Więc tak samo podchodzę do wiarygodności tych opinii, które przygotowali prawnicy za miejskie pieniądze. Szczegółowo przeczytałem to wielokrotnie. Mam zaznaczone każde akapit, każde słowo, ale również profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego czytali je szczegółowo i z dokładnością. Zapomniałem pana o tym. Jeszcze jedna rzecz. Szanowni państwo, żaden z profesorów nie będzie kładł swojego wieloletniego autorytetu i podkładał się, gdyby nie był przekonany co do słuszności w tej sprawie. Ja dzisiaj na tą salę do końca nie wiedziałem, jak zagłosować.
czy zagłosować za tą uchwałą, czy zagłosować przeciw. Pan prezydent prosi, żebyśmy zagłosowali przeciw. Natomiast jeżeli zagłosujemy przeciw, to chciałbym się zapytać, w jaki sposób ma funkcjonować szpital bez Rady Społecznej Szpitala? Z tego co wiem, to jest to niezgodne z prawem. Aby powołać wspólnie Radę Społeczną Szpitala. Ponieważ dzisiaj zarówno pan wojewoda, jak i gminy miasto Grudziądz czekamy na rozstrzygnięcie sądu administracyjnego. To na pewno potrwa kilka miesięcy. Czy na pewno pan prezydent jest taki pewny, że uda się to porozumienie nawiązać? Pan wojewoda. Ja nie jestem wojewódzka rada dialogu społecznego. Jak sama nazwa wskazuje, dialog społeczny wtedy wkracza, to jest ta była komisja trójstronna, kiedy strony w jakimś temacie nie mogą się porozumieć. W tym wypadku nie ma porozumienia i Rada Dialogu Społecznego składająca się z kilkudziesięciu osób 13 czerwca poprosiła swoim stanowiskiem pana wojewodę o przychylenie się do prośby prezydenta Grudziądza, aby tego typu porozumienie zawrzeć. Kto z państwa radnych się za przyjęciem projektu? 8 radnych głosowało za. 7. Dziesięciu radnych głosowało przeciwko, brak głosów wstrzymujących. Przewodniczący, w imieniu klubu chciałbym poprosić o przygotowanie w dniu jutrzejszym 3 egzemplarzy ten projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem rozszerzonym o opinię ministra zdrowia, którą dodałem, ponieważ z uwagi na to, że Rada Miejska potwierdziła chęć dalszego łamania prawa, zamierzamy jako klub radny zwrócić się w tej sprawie do wojewody kujawsko-pomorskiego, do ministra spraw wewnętrznych i do ministra zdrowia o podjęcie w tej sprawie interwencji. Tak? Prosimy o przygotowanie trzech kompletów jakby tej